Jak to jest nie oddychać? A jak to właściwie jest oddychać? Długo o tym zwyczajnie nie myślałem. Ktoś mi nawet zwrócił uwagę, że ja to chyba w ogóle nie oddycham. Oj, przestraszyłem się potwornie, bo jak to? Martwym nie chcę być przecież. Pozwalam sobie od tej pory głęboko westchnąć. Nie tylko po to, by w miniaturce przedstawić przerysowane teatralne widowisko, bardziej sobie wzdycham głęboko, by skołatanemu sercu dać trochę więcej powietrza, świeżym krajobrazem podzielić się z nim z wdzięcznością. Bezdech czasem jest z zachwytu. By ważka, dzielny strażnik okolicy, mogła przycupnąć w spokoju na połamanym patyku i nie odlatywać zbyt spiesznie. Bezdech jest też wtedy, gdy jest ciężko, gdy ogromny wysiłek nie pozwala na kolejne łyki życiodajnej niewidzialności. Ale bezdech jest też. Gdy góra marzeń zbudowana z małych uśmiechów, sypie się. Wstrzymujemy oddech, by może tą delikatną nieuchronność powstrzymać. Cała mozolnie budowana konstrukcja szczęścia sypie się w bezładną stertę wspomnień. Układanie Bierek. Znów zaczyna się od nowa. Ale siły i chęci do życia jakby chwilowo mniej. Bezdech trwa. A ja żyć chcę.